Pamiętasz, jak byłeś dzieckiem i stawiałeś swoje pierwsze kroki, ucząc się chodzić? Ile razy się wtedy wywróciłeś? Ile razy płakałeś, bo tak bardzo bolało? I jednak za każdym razem ocierałeś łzy, wstawałeś i nadal próbowałeś chodzić. Aż przyszedł moment, że po wielu upadkach nauczyłeś się chodzić. Nagle okazało się, że nie chodzisz, tylko biegasz. Jak każde małe dziecko, zawsze biegnie. Tak szybko, że dorośli nie mogą za nim nadążyć. A to nadal to samo dziecko, które niedawno się przewracało, próbując iść. Czy wtedy powiedziałeś sobie, piernicze, nie będę chodził, odpuszczam, bo się wywróciłem? Czy się poddałeś, jak odniosłeś porażkę? Nie! Wstawałeś i próbowałeś nadal. Więc czemu teraz, jako dorosły, kiedy się wywracasz, odnosząc niepowodzenie, chcesz się poddać? Przecież potrafisz otrzepać się, wstać i próbować dalej. Nie słuchaj tych, którzy mówią, że się do czegoś nie nadajesz. Próbuj i leć po swoje. Dasz radę, wierzę w ciebie. Subskrybuj.